Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj odpytajka. Czasownik anrufen. Dlaczego ten czasownik? Robię go po raz drugi. Już kiedyś film o anrufen zrobiłem, taką odpytajkę. Teraz robię ponownie. I film odpytajka anrufen będzie dzisiaj dłuższy. Będzie więcej zdań. Ja zakładam, że wiecie, jak funkcjonuje czasownik anrufen, że jest z akusatywem, że jest rozdzielno złożony, że jest nieregularny, czyli jego forma w czasie przeszłym perfekt to jest angerufen. Ja to zakładam, że już wiecie, ok? I niniejszym przechodzę do właściwej odpytajki. Dzwonię do ciebie. Ich rufe dich an. Czy ty do niej dzwonisz? Czy ty do niej dzwonisz? Rufst du sie an? Tak, ja dzwonię do niej. Ja. Ich rufe sie an. Nie, ja do niej nie dzwonię. Nein, ich rufe sie nicht an. Ich rufe sie nicht an. Czy ty możesz do niego zadzwonić? Kannst du ihn anrufen? Czy możesz do niej zadzwonić? Kannst du sie mal anrufen? Tak, mogę. Ja, ich kann. Chcesz do nich zadzwonić? Willst du sie mal anrufen? Tak, ja chcę do nich zadzwonić. Ja, ich will sie mal anrufen. Nie, nie chcę do nich zadzwonić. Nein, ich will sie nicht anrufen. Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz w domu. Ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Wenn możemy zastąpić fajnym spójnikiem sobald, jak tylko. Sobald to jest dziecko wenn. Co to znaczy, że jak użyjecie wenn, to w pewnych przypadkach możecie go rozwinąć, sprecyzować do spójnika sobald, jak tylko. W sensie nie zwlekając, nie czekając na nic, od razu rób to, o co cię proszę. W tym przykładzie. Zadzwoń do mnie, jak tylko będziesz w domu. Ruf mich an, sobald du zu Hause bist. Ruf mich an, sobald du zu Hause bist. I ta osoba to deklaruje. Mówi, zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu. Ich rufe dich an, sobald ich zu Hause bin. Ktoś komuś radzi, powinnaś zadzwonić do swojej matki. Du sollst deine Mutter anrufen. A ta osoba mówi, nie, ja nie chcę dzwonić do mojej mamy. Nein, ich will nicht meine Mutter anrufen. Z jakichś tam powodów, przyczyn. My możemy do nich zadzwonić jutro, bo dzisiaj nie, heute nicht, ale jutro owszem. Możemy do nich zadzwonić jutro. Wir können sie morgen anrufen. Dzisiaj nie. Heute nicht. Ja dzisiaj do niej nie zadzwonię. Ich rufe sie heute nicht. Dlaczego? Warum? Nie mam ochoty z nią rozmawiać. Użyjcie czasownika sprechen. Ich habe keine Lust mit ihr zu sprechen. Czy pan do niej zadzwonił? Wskakujemy na czas przeszły. Haben Sie sie angerufen? Pierwsze sie to jest od pana, a drugie sie to jest ona, jej, do niej.
Tak, ja zadzwoniłem do niej. Ja. Ich habe sie angerufen. Ale ona nie chciała ze mną rozmawiać. Aber sie wollte mit mir nicht sprechen. Ja myślę, że on powinien zadzwonić do swojego ojca. Ich denke, er soll seinen Vater anrufen. I z nim porozmawiać. Czyli powinien do niego zadzwonić i z nim porozmawiać. W domyśle powinien. Czyli nie musimy tego Sollen powtarzać. I z nim porozmawiać. I tutaj użyjmy czasownika reden. Sprechen i reden, słuchajcie. To jest czasowniki dwa, w jaki sposób wymienne. Jak się uczycie niemieckiego w podręczniku na kursach, pojawia się sprechen jako rozmawiać. Okej, okay, super. Natomiast reden to jest czasownik, który tak naprawdę pojawia się częściej w języku potocznym. Czyli i z nim porozmawiać. Und mit ihm reden. Powtórzmy to zdanie. I powinien z nim porozmawiać. Und er soll mit ihm reden. Czemu? Nie użyjcie warum, użyjcie wieso. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? Wieso hast du mich nicht angerufen? Krótki fragmencik. O co chodzi z wieso, a warum? Słuchajcie, wieso, ja jak się go uczyłem i chciałem go zacząć stosować, nie? No to postawiłem go obok warum. Zdajcie sobie sprawę, że warum i wieso to są synonimy. Czy są? No są. Tyle, że w moim odczuciu warum, gdy zadajecie pytanie warum, spodziewacie się konkretnych argumentów. Jakichś powodów, przyczyn, bardzo merytorycznych. To jest moje odczucie. Natomiast przy wieso jest w tym dużo emocji, zdziwienia, oburzenia, zszokowania, typu Julia wam mówi, słuchajcie, ich bin nicht mehr mit Thomas. Wir sind auseinandergegangen. Rozeszliśmy się. Wieso denn? Ktoś pyta. Nie dlatego, że chcę słuchać, napisz mi na kartce powodu, dlaczego zerwałaś z Tomasem, czy dlaczego Tomas zerwał z tobą, tylko takie oburzenie, zdziwienie, wiecie, taka emocja, ej, no, z tobą, z taką fajną dziewczyną, Tomas zerwał, co za idiota. Emocje, nie? Zdziwienie, oburzenie, typu wiemy, że Tomas ma być na urlop pojechać od piątku, a w poniedziałek jest w pracy. Also wir haben gedacht, Thomas ist im Urlaub, aber am Montag gehen wir zur Arbeit und wir sehen ihn. Und wir sind schockiert, wir sind überrascht. Und wir fragen Thomas, warum bist du immer noch bei der Arbeit? Wieso? Wieso bist du immer noch bei der Arbeit? Das ist doch. Dlaczego nie zadzwoniłaś do mnie? Nie zadzwoniłam do ciebie, ponieważ nie mogłam. Użyjcie können w preteritum. Czyli ich habe dich nicht angerufen, denn ich konnte nicht. Użyłem denn, nie weil. Ponieważ denn i weil oznaczają ponieważ. Ale ja wprowadzam denn zawsze na początku, ponieważ jest spójnikiem prostszym. Nie trzeba czasownika dać na koniec. Oni do nas nie zadzwonili. Poczekajcie, zrobię jaśniej. Okej. Okay. Oni do nas nie zadzwonili. Sie haben uns nicht angerufen. Dlaczego oni do was nie zadzwonili? Warum haben sie euch nicht angerufen? A skąd ja mam to wiedzieć? Woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn? Denn wprowadza emocje. Ej, pytasz mnie o takie rzeczy, że skąd mam wiedzieć skąd, nie? Denn wprowadza emocje. Taką, a dlaczegoż, nie?
można byłoby. Dlaczego? Skąd rzesz mam to wiedzieć? Mówię rzesz, ponieważ jestem w Małopolsce i to jest taki, to się nazywa partykuła modalna. Partykuła modalna to są słowa, partykuły to są słowa, które same w sobie nic nie znaczą, natomiast one dodają pewnej przyprawy i tu bym porównał do kulinariów. Samej soli i pieprzu nie jecie, ale pomidorek na kanapce posypane szczyptą soli smakuje lepiej, nie? Ta szczypta soli to jest partykuła modalna, to jest słowo den, w słowie wizoden. Dlaczegoż? O co ci chodzi? Jedźmy dalej, Anrufen. My musimy do niego zadzwonić. Wir müssen ihn anrufen. A ktoś pyta z boku, a dlaczego tego jeszcze nie zrobiliście? I to jest pytanie, dlaczego tego jeszcze nie zrobiliście? Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Zrobimy to. Czas przyszły, futu eins. Zrobimy to. Wir werden das machen. Zadzwonimy do niego. Futu eins. Wir werden ihn anrufen. Nasza ciocia wczoraj do nas zadzwoniła. Unsere Tante hat uns gestern angerufen. I powiedziała und hat gesagt, że nas zaprasza do siebie. Dass sie uns zu sich einlädt. Dajmy jaśniej, przepraszam, ale muszę to robić na bieżąco. Takie rozumiecie, live w lesie. Nie wiem, co może. Jedźmy dalej. My zadzwonimy do ciebie. Wir rufen dich an. Jak macie, są te żarty, nie? Na temat tego rozmowy kwalifikacyjnej, że ktoś przychodzi i komisja po tych testach, po tej rozmowie mówi do kandydata, zadzwonimy do pana. Jak zabrzmi to zdanie po niemiecku? Zadzwonimy do pana. Użyjcie futu eins. Wir werden Sie anrufen. Wir werden Sie anrufen. Chociaż myślę teraz, że potoczniej zabrzmi to w czasie teraźniejszym presens, czyli zdanie zadzwonimy, czyli dosłownie dzwonimy do pana, zadzwonimy do pana w czasie teraźniejszym, jak to będzie brzmiało? Wir rufen Sie an. Oczywiście kandydat tego zdania nie powie, ale załóżmy, że powie. Bawimy się językiem, formą, tak? Czy państwo do mnie zadzwonicie? W czasie teraźniejszym. Rufen Sie mich an? I komisja odpowiada, tak, ja. Zadzwonimy do pana. Wir rufen Sie an. Kandydat jest dziwny, bo zadaje następne pytanie. A kiedy państwo do mnie zadzwonicie? Kiedy państwo do mnie zadzwonicie? Wann rufen Sie mich an? I komisja już ma dość, cierpliwość się kończy. Geduld ist am Ende. I mówi, zadzwonimy do pana w przyszłym tygodniu. Czas teraźniejszy. Wir rufen Sie nächste Woche an. Kandydat się pojawia po dwóch tygodniach. Oczywiście robię teraz, wiecie, sytuację zupełnie abstrakcyjną. I ma pretensje do komisji, do jury, pytając, dlaczego państwo do mnie nie zadzwoniliście? Dlaczego państwo do mnie nie zadzwoniliście? Warum haben Sie mich nicht angerufen? Czekałem na państwa telefon. I teraz. Telefon. Czekać na telefon. Poczekajcie. To jest das Telefon. To jest das Telefon. Ale telefon jako zadzwonienie, jako fakt wykręcenia numeru do kogoś, to jest Anruf. Der Anruf.
czekałem na Państwa telefon. Wskakujemy na czasownik warten. Czekać. Czas przeszły perfekt. Czyli po niemiecku zabrzmi to. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. I komisja odpowiada. Wiem, ja, idziemy w abstrakcję totalną teraz, tak? Ale bawimy się. Nie zadzwoniliśmy do pana, ponieważ pana nie wybraliśmy. Tam jest czasownik wählen. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że teraz ten poziom wskakujemy na lekko B2 chyba, nie? B1 spokojnie, B2. Czyli nie zadzwoniliśmy do pana. Wir haben Sie nicht angerufen, ponieważ użyjcie den, pana nie wybraliśmy, użyjcie czasownika wählen. Denn wir haben Sie nicht gewählt. Okej, bo chcę iść w kierunku tutaj tej rozmowy kwalifikacyjnej, to widzieć dziwna rzecz. Zrobię jaśniej. Okej. Zadzwoń do mnie. Nie. Czy możesz do mnie zadzwonić, gdy będziesz już w domu? Kannst du mich anrufen, wenn du zu Hause bist? Tak. Gdy będę w domu, wenn ich zu Hause bin, ja, tam jeszcze jest, przepraszam, ja, wenn ich zu Hause bin, przecineczek, zadzwonię do ciebie. Rufe ich dich an. Rufe ich dich an. Całe zdanie. Gdy przyjechałam, zadzwoniłam do mojego ojca. Pamiętajcie, wskakujemy teraz, gdy przyjechałam, czas przeszły, nie będzie wenn. Jaki będzie spójnik? Als. Dlaczego? Ponieważ als to jest spójnik, który wyraża czas przeszły, jednorazowy. Gdy przyjechałam, czasownik kommen. Czyli, gdy przyjechałam, als ich gekommen bin, zadzwoniłem do mojego ojca. Hab ich meinen Vater angerufen. I ten ojciec mówi teraz z perspektywy czasu. Gdy ona przyjechała, zadzwoniła do mnie. Moja córka, dajmy. Gdy moja córka przyjechała, zadzwoniła do mnie. Als meine Tochter gekommen ist, hat mich angerufen. Hat sie mich, przepraszam, połknąłem sie. Jeszcze raz. Gdy moja córka przyjechała, als meine Tochter gekommen ist, zadzwoniła do mnie. Hat sie mich angerufen. Niech pan zadzwoni do szefa. Rozkaz. Niech pan zadzwoni do swojego szefa. Ok. Rufen Sie Ihren Chef an. Rufen Sie Ihren Chef an. Może gwoli wyjaśnienia? Ihren. To jest, niech pan zadzwoni do pana szefa. To jest zaimki, to są temat zaimków dzierżawczych. Będzie film niedługo o zaimkach dzierżawczych. Ja tam postaram się to wszystko fajnie wyjaśnić. Te wszystkie niuanse i błędy i tak dalej. Ja zadzwonię do mojego szefa. Ich rufe meinen Chef an. Jesteśmy w sytuacji, w której musimy prosić kogoś o skorzystanie z telefonu. Na przykład wyczerpała wam się komórka, bateria w komórce. No i jesteście gdzieś w mieście i prosicie kogoś o to, żeby pożyczyć telefon, bo chcecie zadzwonić do swojego męża, tak? Niech to będzie żona i ona chce do swojego męża zadzwonić. Jak to wyjaśnimy? No myślę, że tak. Przepraszam, mówicie. Entschuldigung. Akumulator w mojej komórce jest pusty. Der Akku an meinem Handy ist leer. Mam prośbę. Ich habe eine Bitte.
czy mogę pożyczyć pańską komórkę? Kann ich ihre? Kann ich? Może darf ich? Czy wolno mi? Darf ich ihr Handy mal leihen? Chciałabym zrobić krótki telefon do mojego męża. Ich möchte einen kurzen Anruf an meinen Mann machen. Ich möchte einen kurzen Anruf an meinen Mann machen. Okej, okay, to byłoby to. Dlaczego pan do nas nie zadzwonił? Dlaczego pan do nas nie zadzwonił? Warum haben Sie uns nicht angerufen? Nie zadzwoniłem do was, ponieważ nie było powodu. Ich habe Sie nicht angerufen, denn es gab keinen Grund. Denn es gab keinen Grund. Dobra, to byłoby chyba na tyle z czasownikiem anrufen. Summa summarum, pamiętajcie, czasownik anrufen, jak my mamy w języku polskim. To jest ważny komentarz teraz. Myślę, że na tych przykładach to było widać. Gdy macie czasownik anrufen, to w języku polskim mamy dzwonić do, tak? Mamy dzwonić do. I większość osób mówi ej, do. Zaraz. Przecież ja wiem, jak jest po niemiecku do. Zu. I daje zu. Większość osób. Jakaś grupa daje też słowo bye. Natomiast odpowiedź jest ani. Weder noch. Nie ma ani zu, ani bye. Po prostu tam jest akusatyw. Pamiętajcie, że czasownik anrufen działa tak, jak czasownik verstehen, jak czasownik hören, jak czasownik sehen. Wszystkie one mają akusatyw. Patrzcie, słyszę cię, ich höre dich, rozumiem cię, ich verstehe dich, widzę cię, ich sehe dich, dzwonię do ciebie, ich rufe dich an. One są w tej samej grupie. Chociaż dla nas Polaków to jest niewyobrażalne. Bo my mamy czasownik dzwonić z przyimkiem do. To się w ogóle nazywa rekcją. Rekcja czasownika, czyli połączenie czasownika, w tym przypadku anrufen. Muszę rekcyjny czasownik wyciągnąć. Czasownik warten, auf, jest czasownikiem rekcyjnym. Czekać na warten, auf. Nie? Dziękuję. Jak wam się odpytajka podobała, dajcie znać, dajcie sygnał. Myślę, że co czwartek chciałbym takie coś zrobić. Usiądę, sama przyjemność dla mnie też. Pozdrawiam was serdecznie. Sygnalizujcie, dajcie komentarze, lajki. Hejka, bo mi się bateria czerpie. Hejka, cześć.